Cześć Grzegorz. Cześć Jacek. Czapeczka już jest dobrze. A, no to dobrze. Prosiłem cię, żebyś odwrócił tył do przodu, żeby nie było no, nas... No wiem, no reklamo taką, żeby tam nic... Tylko jednej z najbardziej znanych firm na świecie. No, no ja wiem. Takich sportowych. Tak, no i teraz co, tanie przecież, no. Wreszcie korporacje o taką zmądrzały i tańsze rzeczy robią. Za pół ceny albo nie, nawet... Nie, to nie jest za pół ceny, to tak samo jak tutaj właśnie, o tylko te bazary, nie bazary. Co to jest? Kupić o taką nieznaną, nie, jak to się mówi, niesprawdzoną tkaninę o taką, jak to w Indiach, nie w Indiach, o taką produkują małe dzieci, o taką szyją, czy tam szwalnie te nielegalne. No i za bezcen, płacić, prawda? Nie, no płacisz teraz o taką za firmową i płacisz prawie tyle samo, co na marży, no tak zwanej tutaj na ryneczku, no. Ale wiesz co, wydaje mi się, że w tej chwili jest moda na noszenie rzeczy no name. No to, czy ja wiem? Ja tam zależy, no lubię różne. Mhm. No czasem i no name. Grzegorz, ty masz niesamowicie charakterystyczny głos. Czy ktoś ci to już powiedział? No każdy mi mówi ciszy. To ja nie, nawet to... jeszcze nie krzyczę, tylko spokojnie mówię. To nie jest tak, że mówisz głośno, tylko po prostu masz takie brzmienie bardzo nie, charakterystyczne. No. No myślałeś to... o tym, żeby kiedyś głosem zarabiać? Nie. Nikt mi czegoś takiego nie proponował. No. Wiesz co, ja kiedyś... A pytania byłyby dobre z mojej strony. Ja kiedyś byłem na musiku kiedyś, jak to się mówi w życiu, i rozważałem to, żeby sprzedawać swój głos. Ale doszedłem do wniosku, że nie jest on interesujący. Natomiast w tej chwili, jak prowadzę kanał na YouTube, to okazuje się, że mnie ludzie prędzej po głosie rozpoznają niż po wyglądzie. No tak, no wygląd się zmienia. Głos... Słabo, no. Ale to jest jakiś pomysł, dekady nie, żeby żyć za swój głos. No, dublerzy, te dubbingi filmowe przecież. Też no to tak. Grube pieniądze są. No tak, to nie jest tak mało, no to się tylko wydaje. Mamy takich lektorów, których głosy są tak charakterystyczne. Lektorów, ale i ogólnie nawet ci zwykli tylko statyści, co podstawiają, no to też parę groszy zawsze ktoś tam dostanie, jasne. No zarobi. No. Grosz do grosza. Grzegorz, jak to jest z tym groszem w Brukseli, w Belgii? To zależy, no. Na przykładowo... Jak się pracuje, no to jest, no i zależy u kogo się pracuje też. No jak u tych wyzyskiwaczy niektórych, o taką, że wezmą, o taką, dadzą robotę, jeszcze nikt ci nie zapłaci ani nic. No i później się dzieje, no. Miałeś do czynienia z wyzyskiwaczami? No to znaczy, fizycznie, to znaczy ja sam o taką się nakręcam, o taką, że bo trzeba, taka jak robota goni. Ale o taką, no to jednego, no to drugiego to też bym chętnie spotkał, jednego, drugiego. Dwóch takich na razie. Czy to są Polacy? No tak, no a kto inny? No myślałem, że... Nie, no Belg? A czemu? Co to? Dla niego są grosze. On i tak zarabia mniej niż ten. On zarabia na tym, że ty mu robisz przykładowo. I wie, że Polak zrobi lepiej, kurde, niż każdy inny z tych innych. Zresztą Polacy Bruksele to remontują od 30 lat, no. Wiesz co, ja mieszkam w takim tego, hostelu. Wiem, no. W centrum miasta, który prowadzony jest przez chińską rodzinę. Zresztą oni są niesamowicie gościnni, dzielą się ze mną swoim obiadem. I to jest w takim budynku, w którym jest taka studnia, podwórko studnia. I dzisiaj rano słyszałem takie dźwięki, które brzmiały dla mnie bardzo znajomo, ale nie mogłem odróżnić języka. Co, szczury? Nie, to byli ludzie, którzy rozmawiali. I ostatecznie okazało się, że to Polacy, hydraulicy, którzy zakładali hydraulikę. No tak, no bo po cichu trzeba mówić tutaj, to jeszcze przyzwyczajenie takie. A dlaczego trzeba po cichu mówić? No nie wiem, bo to jeszcze jak wcześniej, no tylko przecież zanim weszliśmy w Schengen, zanim to Unia tylko otworzyła rynki pracy, te bardziej chronione i niechronione, jak to się mówi, no to kto na legalu, no to kto ma kartę o taką. A, rozumiem. No to już ja to sam oduczałem o taką, jak w pierwszej firmie właśnie, w której czyli pracowałem. No. Ten nawyk mówienia po cichu w pracy. No tak, no bo były łapanki kiedyś, deporty, no to ja tu znam trochę historię, no to z 30 lat, no jak moi rodzice przyjechali, no. No, poczekaj, bo ja to chcę zrozumieć. Polacy mówią po cichu, czy mówili po cichu, ponieważ... No na budowach nadal mówią, no boją się, no żeby zaraz nie było inspekcji, bo to też czasami się dobiera, jak to wiadomo, na czarno, no kogoś. Ale bo ty wiesz, ma spółkę, no to 5 osób tylko wchodzi, a robota goni, terminy. Muszę dokończyć tę historię z tymi hydraulikami, dlatego że ja otworzyłem okno z korytarza do tej studni, tego podwórka studni i chciałem powiedzieć, to miło słyszeć polski język, coś takiego, ale kilka razy chciałem to wyartykułować, ale ostatecznie tego nie powiedziałem. Nie wiem dlaczego, intuicja, ale z tego co mówisz, to dobrze, że nie powiedziałem, bo oni by się mogli wystraszyć tego, że ktoś słyszy ich rozmowę. No, zależy kto. Też. Czy w tej chwili sytuacja już inaczej wygląda, jeżeli chodzi o czy, to mówienie no właśnie ja mówię o taką,
No do mnie to od razu każdy, no bo jak mówiłeś sam, że słychać mój głos, no nie? No a jak się zdenerwuję, to jeszcze bardziej, no. Ty powiedziałeś, że znasz to miejsce od 30 lat, dobrze zrozumiałem? No ja tu gdzieś mniej więcej, ja tylko pierwszy raz to 93 chyba przyjechałem. Do starszego, no. To już rzeczywiście blisko 30 lat. No on już tutaj był 3 lata prawie, no. A ile ty masz lat? Ja 40. Czyli jako młody chłopak tutaj przyjeżdżałeś? No to ja już wtedy, no w 93 roku, no dzieciak, nie chłopak. Dzieciak jeszcze, no. Wiadomo, no. Kończyłeś tutaj szkoły? Nie. Ja już tutaj przyjechałem, no, w wieku 25 czy 26 lat. Jak sobie dajesz radę z językami tutaj? No, ja się nie uczyłem, bo to zacząłem z początku, no nie? Ale nie idzie w parze z robotą. Aha. Jak to się mówi na budowlance, to tak wychodziłem z domu 7, wracałem 7. Jak normalnie licząc, nie licząc nadgodzin, w razie coś trzeba, bo trzeba tego skończyć. To w takim razie jak się z nimi dogadujesz? To zależy, nie. Ja dużo rozumiem o tego, ale i czasami to nie lubię gadać. Mówię, że nie rozumiem. Zresztą niech oni się uczą. Tak się mówi. Polacy tu są od groma lat. I zresztą tutaj Belgowie też. Tutaj też niektórzy tak samo jak ja. Cichociemny niby, że po belgijsku, nie rozumiem po francusku, no. A oni też tak udają, że polskiego nie rozumieją, no. Jak zmieniał się ten rynek pracy przez te blisko 30 lat? Czy możesz porównać to, co było 30 lat temu, 15 lat temu i teraz? To kiedyś. No kiedyś było lepiej, no moim zdaniem. Zanim weszło euro, tak to znaczy, to ja sam odczułem jeszcze, bo na frankach przyjeżdżałem tutaj do pracy. To moja pierwsza praca była za granicą tutaj. Przyjechałem to jeszcze we frankach, no. Widziałem dopiero tak te falsyfikaty, jak to się mówi. Emblemat, jakie mają być 20 euro. No to już było 96. Nie rozumiem o tych falsyfikatach. Nie, no taki, wiesz, szablon, no. Aha. Do pokazywania, taka, że to będzie tak wyglądało 20 euro. Za parę lat, jak wejdzie euro. No, to ja nie pamiętam tego czasu. No to ja to już miałem, o tylko 96, 97, jak to przyjechałem. Wiesz co, wtedy 30 lat temu wydawało się, że ten Zachód to jest Eldorado. Bardzo wiele nie, osób... Nie, no wtedy właśnie lepiej wyglądało to. Jak ja pamiętam ze dzieciaka, to tyle lepiej, bo ja przyjechałem na San Gil i mieszkam na San Gil, od kiedy to pamiętam, no. Właśnie tutaj przyjechałem, tylko raz mieszkałem, co właśnie pierwszy raz to do pracy. Jako, no wtedy to już młody chłopak, nastolatek, no. Ale no. Wtedy, kiedy myśmy wyjeżdżali za granicę, na przykład do Belgii, no to mamiła nas chęć zarobienia pieniędzy. W Polsce to się robiło bardzo trudno, a tutaj stosunkowo łatwo. Poza tym ten przelicznik był bardzo korzystny tutaj dla zarobków tutaj. Natomiast z czasem to się zmieniało? Tak, cały czas się zmienia. Się zmieniło, no, no lata 90, no to wiadomo, dolary tutaj bardziej się opłacało, jak pamiętam, tam starsi wujkowie, nie wujkowie. Rodzice kupowali o tako, ale później znowu już inflacja, ta nasza polska, co po 90 o tako zaraz tam, co właśnie przejście było, no, po tym upadku, no, co wiz dużo było, tego wszystkiego, no, co dużo dostawało, no. A jak to wygląda w tej chwili? Czy w tej chwili można tutaj się dorobić? Wszędzie można się dorobić, jak ktoś lubi się sprzedawać o tako, albo kogoś wyzyskiwać. Aha. To znaczy, no, trzeba zbudować markę, to zawsze człowiek się o tako, być uczciwym o tako, jak przykładowo w budowlance czy w życiu, no to tak się najpewniej robi. A jakiego typu pracę ty wykonujesz? No wykonywałem budowlankę, no. Bo teraz mam problemy z kręgosłupem, zresztą ja tu nie powinienem pracować, no. Mam astmę dodatkowo, no. No ale ani w Polsce nic nie dostałem, ani tu, no. No tutaj bym dostał, tylko że też już z nerwów zapomniałem, bo mnie wkurzyli te biurokraci, no. Siedzi taka w partenie i ci mówi, iść do roboty, już pan może iść do pracy, tylko ciężarów nie dźwigać. Ja mówię, toż to budowlanka. No tak. A ty Ruro, no. Już zacząłem swoje, no. Już machnąłem ręką, no. Co możesz zrobić z tą chorobą? Wiesz co, ten temat jest mi bliski, ponieważ ja kiedyś też miałem bardzo poważną chorobę kręgosłupa. Miałem 2 razy byłem operowany, przy czym były bardzo poważne komplikacje. Szczerze to myślałem, że będę jeździł na wózku, ale jak widzisz, hasam. Co to u ciebie się dzieje? Czy to jest dyskopatia? Nie, to nie jest dyskopatia, to jest coś... Jakby mi się wydaje, że krąg pękł. Bo to już nieraz mi się zdarzyło i ja tak to jeszcze z lekarzem się kłóciłem. To robiłem o tego skanery właśnie. To tam, że na kości ogonowej, to właśnie ze swoim lekarzem się kłóciłem. Polakiem. A mi tutaj, po środku, na pieprza. Pod układem ośrodkowym, nerwowym tym. To mniej więcej krąg. Wiem o czym mówisz. To nie, że na dysku. Ja rozumiem.
Czy jakie masz objawy? Czy to jest ból, czy to jest drętwienie? Nie, to jest ból. No ale to myślę, że to też jeszcze nerwy, no. A czy on promieniuje do nóg, czy do nogi? Tak, no to jest normalne. To jakieś jeszcze przykład, człowiek się przysili ostrzy, no jak teraz o taka ostrzy się przysili, no to mam już bóle. Ja już idąc o tego, jak ostatnio do pracy, wiedziałem, że na drugi dzień będą mi bolały. Wiesz, kręgosłup, no. Ręce to tam ręce, no to normalne, bo jak się dłużej nie robi, no to wiadomo, zakwasy, no. Wiesz co, wydaje mi się, że wiele osób ma tego typu problem i też wiem, że ludzie obawiają się operacji. Ja natomiast no, mogę polecić operację, bo w moim przypadku to pomogło. No ale to wiadomo, z kręgosłupem to nie ma żartów. No nie ma żartów, ale rozwiązało problem radykalnie. No tak, tak, właśnie. No ale póki co lepiej, ja tam wolę. Zresztą ja lekarzy nie lubię. No. Czy ty byłeś tutaj ubezpieczony? Ja cały czas jestem. To dlaczego masz problem z leczeniem tego? No ja się nie leczę. Nie ufam o tego zresztą. A co to da? Dali mi tabletki, dali o taka ten. No to co? Ci da, proszę będziesz... odpoczywać o taką no, trochę, no to sam wiem. No to teraz jak mi jakoś 2 czy 3 lata temu znowu mi trzasnął, no nie na robocie, bo to i nerwy były i akurat to wtedy ostry wycisk był, bo zalewaliśmy posadzkę to przemysłową. W twoim przypadku można to traktować jako chorobę zawodową? Czy to ta choroba tak, kręgosłupa jest wynikiem ciężkiej pracy? Tak, tak, bo ja to tylko fizyczną robotę wykonywałem. No, ja to przykładowo lżejsze to u mnie było, tak 75% to same ciężary. Grzegorz, jeśli dobrze rozumiem, to zdrowie jest dla ciebie niezbędne, żeby zarabiać. W tej chwili nie zdrowie, masz... No, zdrowie, no. No ja nie mam żadnych tych nie dostaję. No musiałbym się wyprowadzić przykładowo teraz z domu, no to dostanę tam CPS-y, ale to też dostawałem. To mi też tam taka... To dla mnie to było śmieszne, bo 100 euro. Grzegorz, z tego co mówisz wynika, że zdrowie jest dla ciebie niezbędne, żeby przetrwać, dlatego że dzięki temu możesz pracować. W tej chwili jesteś chory, nie możesz pracować, więc jak zamierzasz rozwiązać ten problem? No nie rozwiązuję, no ale na to pytanie to lepiej nie odpowiem, no bo zaraz to by był lepszy temat. Dobrze. No. W takim razie tego tematu nie opowiedz zmieniłem. O rodakach tutaj w Belgii. W rodakach są różni. Są różni, naprawdę. I ci przyjeżdżający nawet to tylko co odstępami, bo niektórych to tylko właśnie się poznawało po tych robotach, czy na jednej, tak jak w tej firmie pierwszej. No są różni. Są dużo różni. Polaków zjeżdża do Belgii? No teraz nie wiem jak jest, ale dużo wyjechało też do Polski. Wróciło, tak? No wróciło, wiesz, mając dzieci, o tylko teraz to co nasz prezes PiS-u podarował te 500+. No, na podstawie, to, no bo to jest zawzięte z Włoch, bo przecież Włosi wymyślili 500 euro plus, bo jest tam jest niski... Aż tak głęboko w polityce nie siedzę i powiem ci szczerze, nie, nawet to nie te... chcę. Bronię nie, się. No ja to wiem, bo wcześniej, no, tylko, ale dobrze, że właśnie wprowadził, no to trochę zjechało, dużo ludziom to pomogło. Czyli no. Uważasz, że 500 plus ściągnęło też w rodaków z tak, 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 no to już z pewnym jadą, no. Jak to się mówi, drugie dziecko, no to 500 zł jest. Jest coś tam. A jak trzecie, to jeszcze nawet drugie 500 nie, złotych. No to 1000 złotych. Razem 1000 no, złotych. Można no to pożyć. Już mieszkanie można wynająć przykładowo. No. Można poszaleć. Gdzieś. Nie, no na pewno. Ja to mówię z przekąsem, ja bo wiem, ja wiem, ile wiem, sarkazm. Kosztuje wychowanie dzieci. Powiedz mi, dlaczego Polacy wybierali Belgię? Dlaczego? Nie wiem, no ja to po prostu przyjechałem. Tak, nie było mi to jeszcze tak, jak przejeżdżając przez innych, jak jadąc przez Polskę całą, bo jestem z Białego. No to Niemcy to tylko były ciekawsze, ale teraz jak się jedzie, to wszędzie syf. Duże miasta syf, brud. No jak mówię, no zjeżdżało się tutaj ludności, aby tylko zapomogi, aby tylko ten. Tak samo też, nic. Czyli twierdzisz, wszystko że zjeżdżają zamiera, tutaj no. ludzie po to, że mają zapomogi? To znaczy z innych kontynentów, no. Aha. Już nie mówmy o migracji Europejczyków, no bo co to za emigracja? Tylko... Jedni stąd, drudzy stąd, skąd to jest nasz kontynent. No. Chciałbym zrozumieć, dlaczego Polacy wybierali Belgię. W ogóle Belgia dlaczego? Wydaje mi się jest słabo znanym krajem wśród Polaków, tak mi się wydaje. No może dlatego właśnie. A może tak dlatego? Między Francją a tym może pozostali. Może masz rację. A co zmieniło tutaj dla Belgii, dla pracy w Belgii, dla rynku pracy w Belgii? Co zmienił fakt, że tutaj jest Parlament Europejski? Czy wiem, tutaj dla Belgii? No na pewno Belgia ma z tego pieniądze. A czy ty to czujesz jako osoba, która tutaj mieszka?
Czy pieniądze? No tak, ja widzę cały czas to marnotrawstwo. No. A, marnotrawstwo? No bo to jest dla mnie marnotrawstwo. No. Dla mnie też. Mówię, to jest wymyślanie niektórych rzeczy, no że tam porobione, no ale weź wyjdź. To ma wyglądać centrum Europy, no bo w końcu mamy Komisję Europejską, Parlament, cały wszystko, Europa, no. I jeszcze, no jak to mówią, coś na kontynenty przecież. No co od tego uzależniono? Jesteśmy jedną z tych Unii, no. Się mówi kontynentalnych, no. Trudno to ogarnąć, prawda? Nie, zależy dla kogo. Czy wrócisz do kraju? To znaczy, jak to na stałe? Mhm. Nie wiem, no. Byłem u tego przyjazdem, ale czy na stałe, to nie wiem. Chyba raczej nie. Bardzo dziękuję ci za rozmowę. Dobra, dzięki, Jacek.